Dzień dobry, Karol Górski, portal jarocińska.pl. Ja chciałbym w jednym zdaniu się odnieść do kwestii straży miejskiej, to znaczy, bo od wielu lat byłem krytykiem ich działań. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest tak, że straż miejska działa źle, bo to jest straż miejska, one z zasady źle działają. Tylko myślę, że raczej była to kwestia doboru nieodpowiednich ludzi do tej pracy i ewentualnie złego nadzoru nad strażą miejską. Natomiast mam też pytanie, ponieważ otwarto część jarocińskiego rynku dla samochodów, tłumacząc, że ta część, która będzie zamknięta, no to ona już teraz rzeczywiście będzie zamknięta i tam samochody nie będą jeździły. Dosyć często jestem na rynku, widzę, że nic się nie zmieniło, to znaczy, że samochody dalej jeżdżą po całym rynku. W związku z tym chciałbym zapytać, czy policja jakoś kontroluje to, czy wypisuje mandaty tym osobom, które bezprawnie tam wjeżdżają. Po drugie, kiedy tam będzie strefa płatnego parkowania i czy ona rzeczywiście będzie droższa w tym miejscu od pozostałych części strefy parkowania, bo tak gdzieś pan burmistrz Pawlicki zapowiadał. I po trzecie, w tej otwartej strefie w tej chwili jest taka informacja, że można parkować, ale do godziny. Natomiast widzę tam samochody, które stoją cały dzień. Kto to kontroluje? Dziękuję. Panie redaktorze, pyta pan przeciwnika samochodów na rynku. Ja mam nadzieję, że zanim ta kwestia zostanie uregulowana, to ci, którzy przyszli i złożyli pismo w Urzędzie Miejskim, żeby wprowadzić na części rynku możliwość wjazdu, przejazdu i parkowania, przyjdą za kilka tygodni i poproszą, żeby te samochody wycofać, bo przestraszyły klientów ze sklepów, które znajdują się w obszarze rynku. Takie przepowiednie wygłosili kiedyś przedstawiciele firmy Atrium, która przygotowywała koncepcyjny dokument związany z rewitalizacją Śródmieścia Jarocina. I mam nadzieję, że ta ich przepowiednia wkrótce się sprawdzi, czyli zanim dojdziemy do tego rozwiązania docelowego związanego z jarocińskim rynkiem z samochodami. Wcześniej ci kupcy prowadzący działalność gospodarczą na jarocińskim rynku przyjdą i powiedzą, że to jednak jest błąd, bo to przestraszyło klientów, a nie ich przyciągnęło do jarocińskiego rynku, bo niekoniecznie dostępność jest tutaj najważniejszym argumentem dla klientów. Tym bardziej, że kiedy spojrzymy na jarocinski rynek, to się okazuje, że ta pierzeja rynku, na którą dopuszczono wjazd i możliwość parkowania, zapewnia się nie o godzinie 10.05, kiedy sklepy się otwierają, tylko o godzinie 9, czyli kiedy 9.30, kiedy pracownicy tych sklepów przyjeżdżają na jarocinski rynek, żeby tam te samochody zostawić. Ja wiem, że równolegle niestety trwają te prace związane z tym, żeby to uregulować, żeby strefy parkowania z tą wyższą opłatą wprowadzić. Wczoraj zostały rozstawione donice, które odgradzają tą jedną pierzeję rynku. To też niespecjalnie, jak się okazuje, działa, bo niektórzy kierowcy, co widziałem wczoraj, podjeżdżają pod ten niewysoki krawężnik i chodnikiem przejeżdżają sobie na drugą stronę. Ale tak jak powiedziałem, to jest trochę efekt tego, że przez ostatnie lata służby gminne, czyli Straż Miejska, nie egzekwowała obowiązującego prawa. Przyzwolenie na to, żeby samochody tam jeździły, było. Przyzwolenie na to, żeby handlowano na ulicy Kasztanowej w miejscu, gdzie miejsce do handlowania nie jest przeznaczone, a powinno być miejscem dla przechodniów na wysokości tego mostku i wzdłuż targowiska. Było przyzwolenie, i tutaj się nie zgodzę z panem przewodniczącym Kaszmarkiem, że powinniśmy jednak dopuszczać możliwość wjazdu na teren parku. Bo kiedy szkoła muzyczna się przeniosła do Pałacu Ogrodnickich, to nikomu do głowy nie przychodziło, żeby tam wjeżdżać. Później się pojawiła szkoła podstawowa z oddziałami pierwszymi. Wtedy zaczęto wjeżdżać, na początku wjechało kilka samochodów, na początku zaczęto parkować przy wejściu głównym do pałacu, później zaczęto parkować z drugiej strony wejścia do pałacu, później zaczęto parkować już na całej długości tego odcinka od ulicy Kasztanowej, a w ostatnich miesiącach zaczęto parkować już wewnątrz alejek parkowych. Czyli to jest, jest taka książka Wybite Szyby, która mówi o tym, jak to w Stanach Zjednoczonych w jednym z miast właśnie przyzwalano na łamanie takich porządkowych przepisów. Czyli, a jednocześnie, gdzie pozwalano na to, że jeśli ktoś wybił szybę i przez 3 dni nie wstawiono tej szyby, to po 4-4 dnia wybijano kolejną szybę.
Jeśli zniszczono jeden przystanek autobusowy, za chwilę zniszczono drugi przystanek autobusowy, bo nikt go nie naprawił, czyli był nie stanowił czyjej własności.